Zapewne czytelnicy książek izraelskiego historyka Yuvala Harariego od razu mają skojarzenia z jego chyba najbardziej popularną książką Homo Deus, krótka historia ludzkości, gdzie właśnie ta religia w ostatnich rozdziałach się pojawia. Data religion, to znaczy, że Harari, który jest zafascynowany rozwojem w ogóle nauki, tego, że już wszystko właściwie o sobie wiemy i to właśnie w kategoriach numerycznych, znamy swoje DNA, znamy jak funkcjonują komórki, nawet jak rozum, czyli kognitywistyka, neuronauka, to wszystko nam, o nas wszystko tak tłumaczy, że my jesteśmy właściwie, no właśnie, pytanie jest, czy jesteśmy ofiarami samych siebie, to znaczy, że zgromadziliśmy już tyle danych, że one nas przekraczają, że inteligencja sztuczna tak naprawdę jest o wiele bardziej sprawna niż my sami. Ta książka, o której wspominam i która jest jakimś pretekstem oczywiście do moich rozważań na temat tego, czy nie staliśmy się, czy nie stajemy się ofiarą samych siebie, ona jest bardzo wartą polecenia lekturą, dlatego że jest prowokującą. I z tego względu, że na końcu tak naprawdę Harari sam zadaje pytanie, czy to, co napisał, czy ten taki ponury obraz, który się wyłania z jego książek, z tego wszystkiego, że bardziej już wierzymy w GPS niż we własną intuicję, że bardziej wierzymy w to, co jest gdzieś tam w kalendarzu zapisane, niż we własną pamięć. Czy właśnie, że w naszych genach są zapisane choroby, które wprawdzie nie są jeszcze odczuwalne. On tam daje przykład takiej słynnej aktorki, która właśnie poddała się operacji usunięcia piersi, bo być może, skoro jej babcia i mama zachorowały, to i ona może zachorować. Więc krótko mówiąc, dane są tak wiele mówiące o nas samych, że my jakby oddajemy we władze algorytmów, czyli tych wszystkich danych, które są zgromadzone na nasz temat władzy, że jakby wycofujemy się. Już teraz nie Bóg, już nie człowiek, ale właśnie dane są decydujące. I tutaj takim krótkim skrócie myślowym można sobie przypomnieć, jak to było, tak? W pierwszym momencie był Bóg, który o wszystkim decydował. Jeśli czegoś nie wiedzieliśmy, to szliśmy do księdza, do rabina czy do imama i on naprawdę nam powiedział, co robić, jak postępować, albo otwieraliśmy na chybił trafił świętą księgę i tam w Biblii, w Koranie czy w Talmudzie odnajdywaliśmy wskazówkę, jak żyć. No więc to już jest poza nami, tak? Już wiemy, że to była tylko część naszej historii, może nasze dzieciństwo ludzkości, ale dzisiaj to już się nie wróci. Już wiemy, że to są szacowne teksty przeszłości, ale jednak niewiele nam mówiące o tym, jak żyć dzisiaj. Tak samo ten rozdział, który możemy sobie tak skrótowo nazwać jako humanizm, a więc ta wiara w to, że życie jest w moich rękach, że człowiek jest zdolny przewidywać przyszłość, że może kalkulować, może wybierać, że rzeczywistość jest zbiorem możliwości, z których ja sam wybieram, to też już jest passé, to też już jest minione. W tej chwili właśnie dane, stąd ta religia danych, czyli zbiory informacji, które są ważniejsze, istotniejsze od tego, co my sami wiemy, co my sami pamiętamy. Krótko mówiąc, czy żyjemy w takiej ponurej wizji przyszłości, o której pisywali znakomici autorzy science fiction, jak u nas Stanisław Lem czy inni, czy też może to jest
tylko taka subiektywna wizja, która nas przytłacza, ale z której trzeba, którą trzeba przezwyciężyć. Ja jestem zdania, że tak, że trzeba ten pesymizm poznawczy przezwyciężyć, bo przecież tak samo jak samochód, wszystkie narzędzia, jakimi dysponujemy, jednak mogą służyć do tego, że powodujemy wypadki, że jesteśmy dla siebie zagrożeniem, ale też mogą nam pozwalać przenosić się wygodnie z miejsca na miejsce. To samo w ogóle z techniką, tak? Czyli krótko mówiąc, nie dajmy się zwariować danym, nie stańmy się wyznawcami jakiejś nowej religii, nie traćmy kontroli nad tymi bilionami danych, które nas otaczają, ale zachowajmy ten zdrowy rozsądek. I ja myślę, że zdrowy rozsądek jest możliwy dzięki pamięci o doświadczonej, górnolotnie powiem, ale to jest prawda, takiej głębokiej akceptacji przez innego człowieka, czyli doświadczonej miłości. Jeżeli wiem, że jestem potrzebny, że jestem kochany, że jestem tym niepowtarzalnym i jedynym na świecie człowiekiem, bo tak mi powiedziały oczy osoby kochanej, rodziców, przyjaciół, no to dane nie będą takie straszne. Wspólnie te dane jakoś udomowimy, ułaskawimy, że one będą nam służyły, tak jak kiedyś służył nam dróg do tego, żeby dobre idee rozpowszechniać, jak internet nam służy, żeby pozostawać w kontakcie z ludźmi, których cenimy na całym świecie i bez poczucia, że trzeba czekać na nim poczta zajdzie za tydzień czy za dwa, więc jest to skrócenie przestrzeni. Niektórzy mówią, że w ogóle pokonaliśmy już przestrzeń, pokonaliśmy też czas i to jest coś, co powinno nas raczej uskrzydlać, a nie paraliżować. Krótko mówiąc, religia danych to nie jest jakaś nowa propozycja, to jest po prostu inna nazwa na moment kryzysu, który nie pierwszy raz ludzkość przechodzi i miejmy nadzieję, że również ten kryzys przejdzie obronną ręką, bo przecież los jest w naszych rękach. Nikt go nam nie zabierze, jeżeli go innym nie oddamy.